Cześć, jak sama nazwa dzisiejszego filmu wskazuje, pokażemy Wam flagowy rejestrator marki Olympus o nazwie LS14. W tej chwili dźwięk jest rejestrowany przez wewnętrzny mikrofon w lustrzance i możecie usłyszeć dźwięki otoczenia, a mój głos jest wyraźnie wycofany. Przełączmy się teraz na rejestrację dźwięku przez model Olympus LS14 i możecie usłyszeć przyjemnie podbity bas, dużo bardziej szczegółowy dźwięk, a dźwięki otoczenia są zdecydowanie lepiej wyciszone. Wszystkie te cechy powodują, że dźwięk rejestrowany jest dużo lepszej jakości. Poza rejestratorem w pudełku mamy kabel USB do podłączenia do komputera, klips do mocowania, dwa paluszki i pokrowiec. Skupmy się w tej chwili na samym rejestratorze. Jak widzimy, konstrukcja jest bardzo solidna. Na przednim panelu mamy wszystkie przyciski niezbędne do nawigacji. Po lewej stronie jest wejście na słuchawki, wejście na zewnętrzne sterowanie, wejście USB i suwak, którym możemy włączyć rejestrator bądź zablokować przyciski. Po prawej stronie jest wejście na mikrofon, wejście line in, dzięki któremu możemy podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku i wejście na kartę SD. Z tyłu jest gwint żeński 1/4 cala, dzięki czemu możemy podpiąć rejestrator sobie do statywu, głośnik i wejście oczywiście na baterię. No i punkt główny programu, czyli trzy mikrofony, dwa stereo nagrywające wysokiej jakości dźwięk i jeden o zwiększonej czułości na niskie tony. Ten system nazywa się Tresmic i pozwala on nagrać dźwięk o szerokiej charakterystyce. Po włączeniu rejestratora usłyszymy funkcję pomocy głosowej. Oczywiście możemy wyłączyć tą funkcję, musimy wejść w menu LCD Sound, Voice Guide i klikamy na Off. Gdy znajdziemy się w sytuacji, w której możemy się zagapić i nie zdążyć wcisnąć przycisku nagrywania, przychodzi nam z pomocą funkcja Pre-Recording, którą możemy znaleźć w menu nagrywania. Klikamy On i teraz jak wciśniemy po raz pierwszy przycisk nagrywania, możemy zauważyć, że rejestrator odpalił rejestrację, ale zatrzymuje się jakby na 2 sekundach. Ale on w rzeczywistości nagrywa na bieżąco dźwięk i teraz klikając jeszcze raz właściwe nagrywanie, doda on nam te 2 sekundy do początku nagrania. Dzięki temu możemy się zabezpieczyć przed utratą cennych części nagrania. Tuner to funkcja, którą docenią muzycy. Aby ją włączyć, przekręcamy pokrętło funkcyjne na ikonę tunera. Pozwoli ona na nastrojenie instrumentu muzycznego. Sprawdźmy teraz, jak czuły jest nasz rejestrator i jak sprawnie wychwytuje dźwięki. Funkcja metronomu pomaga podczas nauki gry na instrumencie i pomoże utrzymać tempo podczas nagrywania. Jeśli podłączymy słuchawki, usłyszymy dźwięk metronomu, a bez słuchawek jako metronom posłużą nam diody. Kolejną funkcją jest dzielenie plików podczas nagrywania. I tu na przykład, jeśli nagrywamy jakąś wypowiedź czy konferencję i wiemy, że będziemy chcieli poszczególne części podzielić później, możemy to zrobić od razu, bez tracenia czasu na stopowanie nagrywania i włączanie od początku. Możemy po prostu kliknąć w trakcie nagrywania przycisk F2 i to podzieli nam plik od razu. Overdubbing jest to bardzo fajna funkcja, która pozwoli nam na rejestrację nowych dźwięków na już istniejące ścieżki. My tą funkcję wykorzystamy do tego, aby nagrać 2 ścieżki dźwięku gry na gitarze. Pierwszą najpierw zarejestrujemy, a później nałożymy na nią drugą, właśnie za pomocą funkcji overdubbingu. Aby zacząć, rozpoczynamy nagrywanie przyciskiem REC. OK, teraz aby zakończyć nagrywanie pierwszej ścieżki, przyciskamy przycisk Stop
I teraz, aby skorzystać z funkcji overdubbingu, klikamy przycisk F3 i przycisk nagrywania, aby nałożyć na nią drugą ścieżkę, a osoba, która gra na gitarze, ma na żywo odsłuch pierwszej ścieżki. I kończymy przyciskając przycisk stop. Sprawdźmy teraz, jak brzmi finalny efekt. Olympus LS14 daje nam możliwość nagrywania w trzech trybach. Tryb Quick. Jest to automatyczny tryb, który automatycznie na bieżąco dobiera czułość mikrofonów. Tryb manualny, gdzie możemy sobie ręcznie ustawić czułość mikrofonu, jest on na sztywno ustawiony. I tryb smart, dzięki któremu na przykład możemy włączyć, teraz widzimy, że jest rejestrowana próbka 30 sekund. W tej sytuacji możemy mówić czy nagrywać instrumenty o najwyższej głośności i na podstawie tej próbki rejestrator sam dobierze optymalną czułość mikrofonu. Na koniec postanowiliśmy sprawdzić rejestrator w warunkach bojowych. Nie każdy program montażowy ma funkcję automatycznej synchronizacji dźwięku. Adobe Premiere ma taką opcję, ale my mimo wszystko zrobimy to manualnie. I teraz jak wróciliśmy swoje ujęcia nagrane lustrzanką i rejestratorem do programu, musimy otworzyć nową sekwencję. Najlepiej, żebyśmy rozszerzyli teraz ścieżkę audio, abyśmy mieli wyraźny podgląd graficzny. Ja tutaj zwiększę też sobie głośność, żeby ta reprezentacja graficzna była bardziej wyraźna. Następnie dodamy ścieżkę audio, która była rejestrowana przez Olympusa LS14. I teraz, aby synchronizować, najłatwiej by było, gdybyśmy sobie podczas nagrywania klasnęli w dłonie. I wtedy to by spowodowało utworzenie takiego pagórka, który by reprezentował dużą głośność i dzięki temu moglibyśmy sobie szybko zsynchronizować obie ścieżki, ale jeżeli tego nie mamy, to musimy znaleźć jakiś charakterystyczny punkt, który też będzie tutaj dosyć głośny i będzie łatwy do znalezienia go na drugiej ścieżce. Ja już tutaj widzę dwa takie punkty, które mają sens, żeby obrać za punkt odniesienia. No i teraz sobie postaram znaleźć go na drugiej ścieżce. Jak widzę, tutaj od razu pod spodem mam, to jest najprawdopodobniej, praktycznie jestem pewien, że to jest ten sam punkt. I teraz postaram się go dopasować. Ok. I to powinno nam dać zadowalające efekty. Sprawdźmy zatem, jak nasza synchronizacja się udało. Ok, i takie efekty mnie zadowalają. Jak widać, jest to bardzo prosty sposób. Ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Olympus LS14 docenią wszyscy ci, dla których istotna jest wygoda pracy z rejestracją dźwięku, na przykład youtuberzy, a na pewno pokochają go muzycy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie dzisiejszego filmu, zapraszamy do komentowania pod tym filmem i do cyfrowe.pl. Pamiętajcie też, aby subskrybować nasz kanał, a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.